Pracownik ujawnił prawdę o Katarzynie Cichopek. Zdumiewające informacje ujrzały światło dzienne. Katarzyna Cichopek od wielu lat jest obecna na ekranach telewizorów. Widzowie dziś mogą kojarzyć ją z Pytania na śniadanie, czy serialu M jak miłość, w którym gra nieprzerwanie od 2000 roku. Na przestrzeni swojej kariery wystąpiła również w wielu innych programach i serialach. Tego mogliście jednak o niej nie wiedzieć. Ujawniono prawdę o Katarzynie Cichopek. Po treściach publikowanych w mediach społecznościowych gwiazdy widać, że głód jej w oczy raczej nie zagląda. Podczas wakacyjnego pobytu Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim w Turcji media obiegła wiadomość o kosztach jej wypoczynku. Jak doniesiono, gwiazdy TVP wraz z dziećmi Katarzyny Cichopek nocowały w pięćgwiazdkowym hotelu w miejscowości Alania. Cena pobytu za dobę miała wynosić aż 2000 zł, co jest poza zasięgiem większości przeciętnych obywateli. To nie pierwszy raz, gdy media zainteresowały się, ile prezenterka zapłaciła za swoje wakacje. Widać zatem, że internautów interesuje zawartość portfela Katarzyny Cichopek. Ujawniono, ile zarabia za udział w produkcjach, na których planie spędza najwięcej czasu. Ile Katarzyna Cichopek zarabia w TVP? Jej inne przedsięwzięcia prawdopodobnie nie osiągnęłyby takiego sukcesu, gdyby nie jej telewizyjna popularność. W rozmowie z portalem Plotek, pracownik TVP jakiś czas temu miał ujawnić, ile Katarzyna Cichopek zarabia za udział w telewizyjnych programach. Jak się okazało, najwięcej inkasuje za granie w serialu M jak miłość. Kasia przeżywa teraz ponownie swój czas. W M jak miłość ma więcej dni zdjęciowych, od 5 do 7 dni na stałe, a czasami nawet 10, więc zarabia od 14 do 28 tysięcy złotych za serial. Honorarium za dzień zdjęciowy to 2800 zł. Zgodnie z medialnymi doniesieniami za pracę w Pytaniu na śniadanie, ma z kolei otrzymywać 30 tysięcy złotych. Katarzyna Cichopek jest najlepiej znana z pracy w telewizji, to jednak nie jej jedyne źródło dochodu. Poza pracą artystyczną i marką własną, Katarzyna Cichopek zarabia także w mediach społecznościowych, gdzie źródłem jej dochodu są płatne współprace na przykład z markami odzieżowymi. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, przynosi jej to między 20 a 40 tysięcy złotych za post. Katarzyna Cichopek jest ponadto od pewnego czasu właścicielką firmy produkującej kosmetyki do pielęgnacji. W skład jej oferty wchodzą także perfumy, a od niedawna również biżuteria. Katarzyna Cichopek jakiś czas temu zaskoczyła opinię publiczną, gdy w mediach gruchnęła wiadomość o jej rozstaniu z Marcinem Hakielem, z którym była związana przez 17 lat. Jak donosi Super Express, małżonkowie musieli podzielić się 10 milionami złotych.